Cześć, w dzisiejszym filmie chcemy porozmawiać o testerach Autela. Jest z nami Mirek. Cześć Mirek. Cześć Mikołaj. Mirek jest wewnętrznym szkoleniowcem, zajmuje się również sprzedażą testerów diagnostycznych. Ma generalnie szeroką wiedzę w tym temacie. I w związku z tym, że pojawiają się różne pytania, czasem bardzo podstawowe, dotyczące testerów diagnostycznych marki Autel, to dzisiaj na kilka z nich chcemy odpowiedzieć. I takie pierwsze pytanie, które często się pojawia, i tutaj adresuję Mirek do Ciebie. Powiedz krótko, z czego wynikają tak duże rozpiętości cenowe? Bo klienci często widzą, że jest tester Autela za około 2000 zł, ale z drugiej strony widzą, że jest też tester w okolicach 20 tysięcy i nie za bardzo rozumieją, skąd te różnice się biorą. Więc w kilku naprawdę słowach, z czego to wynika i na co trzeba zwrócić uwagę. Dziękuję Mikołaj za przedstawienie. Zgadza się. Oferta urządzeń zawiera kilka aktualnie modeli produktów i cały czas, można powiedzieć, ewoluuje. Takie najważniejsze cechy, różnice, które można powiedzieć wpływają na między innymi cenę, tak, o której tutaj rozmawiamy, to na pewno parametry fizyczne. Urządzeń, czyli tablet. Urządzenia podstawowe zawierają tablet o mniejszej matrycy. Zazwyczaj jest to inny procesor, inny przewodnik funkcyjny. Tablety zaawansowane, tutaj gdzieś tam patrzę, wskazując na model najwyższy, są przygotowane już na najnowocześniejszym systemie operacyjnym Android 7, który daje jakby dużo większe możliwości pracy. Wpływa to bezpośrednio na prędkość, na możliwość wykonywania różnych procedur. Także tutaj na pewno ma to znaczenie przede wszystkim jakby w możliwościach poruszania się po oprogramowaniach, po programowaniu i wykonywaniu tam poszczególnych operacji. Drugim elementem jest moduł VCI, który umożliwia nam komunikację z pojazdem. I tutaj również w zależności od wersji urządzenia, które współpracuje z danym modułem, będą to albo moduły, które umożliwiają oczywiście podstawową diagnostykę i będą takie, które umożliwiają już diagnostykę zaawansowaną, łącznie z możliwością połączenia się z serwerem producenta i przeprowadzeniem różnych procedur kodowania, adaptacji, również takich jak online, czy korzystania z portalu producenta i programowania pass-through. Także tutaj na pewno duże znaczenie ma to, jaki wykorzystujemy moduł. No i trzecim elementem jest samo oprogramowanie i możliwości tego oprogramowania. Urządzenia podstawowe zazwyczaj zawierają funkcje regulacyjne, można powiedzieć podstawowe, czyli takie, które przeznaczone są dla warsztatów wykonujących podstawową mechanikę i takie, które potrzebują urządzenie do wykonania takich czynności jak adaptacje hamulca, zerowanie oleju, programowanie akumulatora. Więc to, co wykonuje się po standardowych naprawach, wymianach czy czynnościach serwisowych. Wyższe modele zawierają dużo bardziej rozbudowane funkcje, przede wszystkim regulacyjne. Tak? Czyli tutaj różnica między funkcjami jak odczyt, kasowanie błędów, odczyt parametrów nie jest jakaś tam znacząca, natomiast gdzieś w tej części już jak właśnie testy, aktywacje, regulacje, te różnice zaczynają gdzieś tam być coraz bardziej wyraźne. Więc tak jak wspomniałem, trzy takie najważniejsze elementy. Tym samym. Czyli teraz gdybyśmy mieli powiedzieć już tylko o tej powiedzmy najtańszej linii, to jakie są, żeby to dobrze wybrzmiało, jakie są te największe zalety, ale z drugiej strony jakie są wady i też jakie są ograniczenia takich urządzeń? Zaletą na pewno, tak jak tutaj wspomniałeś, jest cena, czyli w kwocie jakiejś może nie wymagającej otrzymują urządzenie, które po pierwsze działa na samodzielnym czy na samodzielnej jednostce wyświetlającej, więc nie potrzebujemy do współpracy komputera, laptopa, czegokolwiek innego sprzętu. Na pewno zaletą jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki łącznie z identyfikacją wszystkich sterowników i co za tym idzie, kasowaniem,
weryfikacją błędów, odczytem parametrów. Ograniczeniem na pewno jest ilość funkcji serwisowych i zazwyczaj te tańsze urządzenia zawierają funkcje, które przeznaczone są do warsztatów nie zajmujących się profesjonalnie elektroniką czy elektromechaniką samochodową. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, czynności serwisowe, tak zwane fast fit, te, które niezbędne są do zakończenia usługi naprawy, a niestety system w pojeździe wymaga wykonania tego komputerem. Więc tutaj mamy jakby połączenie możliwości do ceny i tym samym jakby gdzieś tam pozycjonujemy to urządzenie w grupie jakby tego urządzenia podstawowej linii, tak? A teraz tak w temacie osprzętu, bo gdzieś tam można zobaczyć, że auto oferuje jakieś kamery inspekcyjne, multimetry, to czy te osprzęty można połączyć z każdym urządzeniem, z każdej linii, czy raczej do niektórych urządzeń nie da się ich dostosować? Tutaj podobnie, osprzęt, dodatkowe wyposażenie można skonfigurować czy połączyć z urządzeniami już tymi zaawansowanymi, tak? Czyli umownie mówiąc, z linii MaxiSys, takich jak model 909, Elite czy 906. Także tutaj połączenie z oscyloskopem chociażby, czy z kamerą inspekcyjną, czy z modułem kontroli akumulatora można przeprowadzić na urządzeniach już tych zaawansowanych. Także to jest jakby, wracając do poprzedniego pytania, kolejne ograniczenie i rozróżniające te urządzenia jakby pro od podstawowych, nie? Czyli rozbudowa o dane akcesoria. Okej, i teraz jeszcze wracając do takiego jednego tematu, który się już dziś tutaj przewinął, czyli pass-through. Mhm. Bo często klienci to słyszą, dzisiaj to się robi coraz bardziej popularne, ale często nie wiedzą w ogóle, co to jest, kiedy to się wykorzystuje. Gdybyś mógł w kilku słowach gdzieś ten temat naświetlić, co to jest pass-through, jakie testery to mają? Mówiąc tak w skrócie ogólnie, pass-through to jest możliwość skorzystania z portalu producenta, możliwość zalogowania się, oczywiście w formie czy to wcześniejszej opłaty, bądź inny sposób, na stronie producenta pojazdu i tym samym pobranie czy to nowszego oprogramowania sterownika, czy przeprowadzenie diagnostyki z poziomu jakby urządzenia czy oprogramowania serwisowego. O pass-through mówi się dużo, coraz częściej klienci pytają, wybierając urządzenie, czy dany moduł, czy dany produkt będzie miał takie możliwości. Więc tutaj również warto zaznaczyć, że urządzenia podstawowe, czyli nasz chociażby model 808 czy 608, takiej możliwości nie będzie miał, bo o tym decyduje przede wszystkim moduł, tak, który wykorzystujemy do komunikacji. Urządzenia z linii już wyższej MaxiSys, zresztą to jest zazwyczaj gdzieś zaznaczone na module, taką możliwość mają. Plusem dużym w przypadku urządzeń Autela, modeli, które tutaj przedstawiamy, Elite 909, jest bezpłatny dostęp do programowania, czy do właśnie portalu pass-through producentów BMW, Mercedes, Mini. Także tutaj Autel jakby odblokował bramkę i wykonując jakieś już specjalistyczne, zaawansowane funkcje programowania, które oczywiście wykonuje się już w procedurze online, bez potrzeby wykupywania dostępu, bez potrzeby logowania, rejestrowania, taką możliwość otrzymamy. W przypadku pozostałych producentów procedura jest standardowa, rejestracja, logowanie, opłata, no i wykonanie czynności, czy no zgodnie jakby z potrzebą pobranie na przykład danego oprogramowania. Także jest to na pewno w tej chwili temat bardzo często poruszany. No i myślę, że przy sprzedaży warto wspomnieć o tym, czy dane urządzenie ma taką możliwość, czy nie ma, bo w przyszłości może gdzieś tam się okazać to jakimś ograniczeniem. Pewnie będzie to teraz ważniejsze. Czyli tak podsumowując, tych różnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jest sporo. W związku z tym pewnie wielu klientom nie będzie się chciało, czy też nie będą mieli czasu na to, żeby samemu gdzieś te urządzenia rozebrać na czynniki pierwsze i właściwie wybrać. To teraz gdybyś ty miał polecić jakieś urządzenie klientowi, to może które by to było albo na co byś zwrócił uwagę?
Myślę tak, że w zależności od tego, jaki profil działalności klient prowadzi, pod tym kątem możemy zaproponować czy dobrać urządzenie. Jeżeli jest to, tak jak oczywiście tutaj w naszym przypadku, mamy bardzo dużo kontaktu z serwisami opon, serwisy, które wykonują usługę związaną z klimatyzacją, podstawowe usługi serwisowe, tutaj jak najbardziej sprawdzi się urządzenie z naszej oferty model 808 wersji z obsługą, czy wersji dedykowanej również pod obsługę czujników bądź bez. Natomiast w przypadku klientów, którzy prowadzą już warsztat elektromechaniczny, elektroniczny, gdzie na pewno pojawią się pytania o większe możliwości programowania. Programowania również takie, które związane są z potrzebą połączenia się z serwerem producenta, czy przeprogramowania, czy ponownego zakodowania, tak, sterownika, no to tutaj poleciłbym już na pewno urządzenia z linii MaxiSys, czyli nasze urządzenia model 909, Elite 908 S Pro. One są dokładnie, szczegółowo opisane na naszej stronie. Najważniejsze funkcje, różnice między tymi urządzeniami. Więc jakby podzieliłbym te urządzenia na, nie wiem, dwóch, trzech odbiorców czy grupy odbiorców, tak? Czyli warsztaty Passfit, czyli specjalizujące się w konkretnej dziedzinie usług, ale czasem mamy takie, że ten komputer w tej chwili nawet do tych podstawowych czynności jest wymagany, i takie, które dodatkowo jednak specjalizują się w elektronice samochodowej. Okej, Mirek, ja Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zakładam, że tych rzeczy, o których możemy porozmawiać, jest jeszcze dużo, więc liczę na to, że będzie jeszcze okazja w jakimś następnym filmie. Więc tak jak mówię, na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia przy jakiejś następnej okazji. Ja myślę, że w następnym filmie możemy bardziej tutaj skupić się na urządzeniu najnowszej linii, które Autel wprowadził do sprzedaży, czyli linia 900, które ma kilka ciekawych naprawdę funkcji, które wyróżniają to urządzenie na tle pozostałych modeli, ale które, tak jak wspomniałem, na pewno będą gdzieś tam mocno do wykorzystania przez elektronika samochodowego, czyli warsztaty, które potrzebują dostępu do coraz to większej ilości danych, specjalistycznych danych, które na pewno wspomogą użytkownika w samej procesie również naprawy, tak? Czyli takie funkcje jak inteligentna diagnostyka, jak wskazówki techniczne, instrukcja serwisowa i tak dalej. Ale to w następnym odcinku. Mały trailer już mamy, więc tylko czekać na następny materiał.